Na początek tylko dodam, że wszystkie modyfikacje instalowane przeze mnie są instalowane przez Magic Launcher, który znacznie to ułatwia. Cześć, witajcie, z tej strony Vesbar. Dzisiaj postanowiłem omówić z Wami nieco troszeczkę modyfikację pod tytułem Camera Mod. Więc tak, jak sama nazwa wskazuje, będzie to coś z kamerą. Jak mogliście zauważyć po takim króciutkim wstępniaku do tego odcinka, jest to kamerowanie naszej postaci z jakby czyichś oczu. Jest to bardzo przydatna modyfikacja, która pozwala nam na właśnie kamerowanie, gdy coś budujemy. Teraz macie na ekranie pokazany fragment w przyspieszonym tempie, jak ja budowałem na przykład pixel arta. Takich możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Więc tak, teraz pokażę Wam pokrótce konfigurację tego pluginu. Więc tak, klikamy przycisk O i otworzą nam się opcje. Więc tak, aby uzyskać taki efekt, jak ja budowałem pixel arta, przechodzimy do Come First Person, następnie ustawiamy modyfikację w ten sposób, aby tak. We wszystkich opcjach oprócz Show Cameras Futures były włączone. Tutaj mamy prędkość wideo, czyli możemy sobie zmniejszyć na 1, jeżeli chcemy, żeby wszystko działo się w czasie rzeczywistym. Jeżeli chcemy mieć przyspieszone tempo, przesuwamy suwakiem w prawą stronę, aby uzyskać żądany efekt. Następnie mamy opcję VideoRec. Możemy sobie pisać jakiś hotkey. Tutaj mamy klatki na sekundę, możemy je zmniejszać, zwiększać. Mamy prędkość wideo. Nie polecam tego przyspieszać, gdy już tutaj żeśmy przyspieszyli, ponieważ przyspieszenie będzie się mnożyć. Tutaj mamy format zapisu. Tutaj mamy, że tak się wyrażę, folder, w którym będzie nam zapisywać. Tutaj mamy wielowątkowość, czyli jeżeli macie dwurdzeniowy, czterordzeniowy procesor lub więcej, czy mniej, po prostu możecie to sobie zaznaczyć. Wtedy powinno, aczkolwiek nie musi być lepiej. Tutaj mamy jeszcze dźwięk. Możemy włączyć dźwięk lub nie. Ja szczerze mówiąc wyłączyłem to, bo ta opcja mi się nie przydaje. W zasadzie to jest tyle, jeżeli chodzi o opcję tego moda. Teraz przejdziemy może do ustawiania punktów. Więc tak, jeżeli chcemy uzyskać efekt, na przykład skamerować, no nie mam pojęcia, na przykład tą owieczkę, tak? Będąc gdzieś w powietrzu lub na ziemi, naciskamy przycisk P. Informuje nas plugin, że ustawiliśmy punkt 4. Gdy naciśniemy po raz kolejny przycisk B, otrzymamy punkt 5. Dlaczego tu jest punkt 4 i 5? Bo, jak już wcześniej powiedziałem przy tym wstępniaku, sam nagrywałem samego siebie. Więc tak, jeżeli już ustawimy sobie nasze waypointy, po których kamera ma się poruszać, otwieramy czat i wpisujemy cam start. I tutaj wpisujemy czas, jaki chcemy, żeby kamera się poruszała. Możemy wpisać na przykład cam start, załóżmy 1 minuta. Więc jak widzicie, otrzymaliśmy powiadomienie, że traveling has started. Jak widzimy, nasz NPC kameraman już zaczął sobie chodzić i zaczyna nas kręcić. Więc tak, pokażę Wam później ten filmik, który właśnie widzimy z pana kamerzysty. Jednakże zaznaczyliśmy w opcjach, przypomnę tylko, zaznaczyliśmy, że filmik ma być w przyspieszonym tempie, czyli prawdopodobnie będzie to bardzo, bardzo króciutki urywek, który po prostu będzie pokazywał, jak to pięknie po prostu sobie zasuwamy, a ja sobie tutaj, prawda, pięknie nawijam. Więc tak, widzicie, tutaj był waypoint 3, teraz idzie do naszego waypointu 4, następnie do 5 i, że tak się wyrażę, nagrywanie zakończy się. To chyba było na tyle, jeżeli chodzi o samą prezentację modyfikacji.
Teraz pokażę Wam, jak ją zainstalować za pośrednictwem Magic Launchera. Od razu uprzedzam, że ci, dla których po prostu instalowanie modów sprawiało jakieś problemy, właśnie z Magic Launcherem będzie bardzo, bardzo proste. Dlatego proszę o uwagę. A więc tak, instalacja modów za pośrednictwem Magic Launchera jest bardzo łatwa. Wystarczy, że klikniemy sobie Setup, następnie klikniemy sobie New, wybierzemy sobie Copy From, właśnie tą kreseczkę, ponieważ nie chcemy nic kopiować. Następnie możemy sobie nazwać konfigurację. Możemy ją nazwać kamera, mody. Następnie klikamy OK. Teraz następuje dodanie modów. Klikamy przycisk Add. Następnie wybieramy w pierwszej kolejności, podkreślam, wybieramy kamera Studio V2 dla Minecrafta 1.4.6 i dla Minecrafta 1.4.7. Klikamy OK. Nie przejmujcie się statusem No Loader albo Version pytajniki, tak po prostu ma być. Następnie klikamy na Camera Studio VR Dependency... przepraszam, nie będę tego czytał, nie ma potrzeby. To jest właściwy mod, który pozwala nam ustawianie tych wszystkich waypointów oraz kamery. To natomiast umożliwia nam nagrywanie tego w przyspieszonym tempie oraz kilka innych przydatnych funkcji, które omówiłem. Więc tak, następnie klikamy test i jeżeli nasz Minecraft się włączy, znaczy, że poprawnie zainstalowaliśmy modyfikację. Dla pewności możemy potem sobie wybrać jakiś świat i przetestować go również na wybranym świecie. Modyfikacja powinna działać. Jeżeli wszystko poprawnie działa, wychodzimy z gry i klikamy OK. Teraz gdy będziemy chcieli grać z wybranym modem, po prostu klikamy sobie na naszą konfigurację kamera mod, klikamy login i Minecraft powinien się odpalić. Zwrócę tylko jeszcze uwagę na jedną rzecz. Spójrzcie, tutaj ustawiłem to właśnie w ten sposób, że kamera Studio V2.6 jest wyżej niż VR. Tak ma być. Jeżeli przemienilibyście, że to by było u góry, możemy nawet to sprawdzić, Minecraft mógłby nie zadziałać. W tym wypadku to działa, jednakże przy niektórych modyfikacjach może wystąpić konflikt, więc dla pewności zróbcie to w ten sposób, żeby V2.6 było wyżej niż VR. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że mój poradnik w jakiś sposób się Ci przydał. Jeżeli tak, możesz zostawić komentarz, łapkę w górę lub dodać sobie filmik do ulubionych. Dziękuję i żegnam się z Tobą. Na razie. Mięso!